Cześć, ja mam na imię Dominika i witam Was na kanale Drogerii Horex. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najgorętszym trendzie na tę jesień, także jeśli interesuje Was, co jest tym trendem, to zapraszam do oglądania dalej. Dobrze, więc może zacznijmy od tego, że powiem Wam, co jest tym hitem tej jesieni, a mianowicie będziemy dzisiaj rozmawiać o mocno wytuszowanych rzęsach, bo to jest właśnie hot na tę jesień. Pokażę Wam 5 tuszy, które wybrałam poniżej 50 zł, czyli dość przystępne cenowo, które dają bardzo ładny efekt i którymi uważam, że warto się zainteresować. Każdy nałoży na swoje rzęsy i pokażę Wam, jak wygląda oczywiście. Powiem też, który jest moim ulubionym i tak dalej, także mam nadzieję, że ta tematyka Was interesuje. Jeszcze, żeby Was tak wprowadzić, ja osobiście mam dość długie rzęsy, ale nie są bardzo gęste, także łatwo jest uzyskać na nich efekt pajęczych nóżek. Także mam nadzieję, że żaden z tych tuszy mi nie da tego efektu. To są oczywiście sztuki, które ja już używałam, które używam i które znam. Także mam nadzieję, że nic się nie zmieniło w formulacji, także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Zaczniemy sobie od L'Oreal Bambi Eye False Lash. Jest to tusz, który sam producent opisuje jako maskarę, która sprawi, że nasze spojrzenie nabierze niezwykłego blasku. Jest to maskara, która posiada dwie długości silikonowej szczoteczki, krótkie włoski, które podkręcają rzęsy i długie, które dodają objętości i wydłużają. Maskara ma mieć bardzo czarną formułę i utrzymywać się przez długi czas na rzęsach. Kolejny tusz to Maybelline Lash Sensational i jest to produkt, który posiada innowacyjną szczoteczkę, która sprawia, że rzęsy stają się pogrubione i podkreślone od nasady aż po końce. Ona jest silikonowa, bardzo ładnie podkreśla spojrzenie. Tutaj również mamy bardzo czarną formułę, tusz utrzymuje się bardzo długo na rzęsach, w ogóle się nie osypuje i sprawia, że nasze rzęsy wyglądają jak taki piękny wachlarz. Na kolejny ogień idzie Bourjois Mascara Volume Reveal Adjustable Volume. Jest to maskara, która zasługuje tutaj na większą uwagę, jeśli chodzi o opakowanie. Jest przepiękne, dodatkowo dołączone jest lusterko z trzykrotnym zoomem, także jesteśmy w stanie zobaczyć najmniejsze włoski w naszych rzęsach. Jeśli chodzi o jej właściwości, to doskonale wydłuża, nadaje rzęsom intensywnej barwy, nie skleja się oraz nie kruszy. Szczoteczka jest ze specjalnego włókna, który nakłada tusz bez grudek. I tutaj już szczoteczka jest z włosia naturalnego. Jako czwarta jest maskara Max Factor False Lash Effect w kolorze czarnym. Jest to tusz dający efekt sztucznych rzęs. Bardzo mocno pogrubia i wydłuża rzęsy. Ma specjalną innowacyjną szczoteczkę, która zawiera 50% więcej włosków. Dzięki temu możemy dotrzeć do bardzo malutkich rzęsek wewnątrz kącika i do tych długich na zewnątrz. Tusz ma dawać właśnie efekt sztucznych, doklejanych, ma wyciągnąć głębie naszego spojrzenia i również tutaj mamy silikonową szczoteczkę. I na sam koniec mam dla Was maskarę Catrice Glam & Doll Volume Mascara. Jest to maskara, która ma wydłużać i podkręcać nasze rzęsy, zwiększając jednocześnie ich objętość. Tutaj maskara już ma szczoteczkę standardową, silikonową, która ma właśnie kształt takiego lekkiego stożka. I tutaj również mamy bardzo czarną formułę maskary, która pięknie wygląda na rzęsach. Dobrze, kochani, to były wszystkie tusze, które dla Was przygotowałam. Jeśli miałabym powiedzieć, które są moimi faworytami, no to zdecydowanie te z silikonową szczoteczką, jednak jakoś wolę manewrować nimi przy makijażu. Mam wrażenie, że mam większą kontrolę po prostu nad swoimi rzęsami. Jeśli chodzi jednak o te ze zwyczajnymi szczoteczkami, to naprawdę nic im nie brakuje i również są bardzo dobre. Generalnie pamiętajcie też, że jeżeli używacie tusz pierwszy raz, to
pierwszych parę użyć, on jednak ma troszeczkę taką wodnistą konsystencję, więc dopiero po paru razach jesteście w stanie zobaczyć taką prawdziwą moc tych tuszy, ogólnie każdego tuszu tak naprawdę. Także to tyle ode mnie, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy znacie te tusze, jaki jest Wasz ulubieniec, bądź może czy skusiłam Was na spróbowanie któregoś z tych moich tutaj. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, do zostawiania łapek w górę i to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego. Cześć!